Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Widzimy, jesteśmy teraz na placu budowy wspólnego gołębnika w miejscowości Kozie Główki. Akurat trafiliśmy na moment, kiedy rozpoczęcie budowy tych gołębników. Ksiądz tutejszej, z tutejszej parafii dokona poświęcenia. Księdzem za chwilkę porozmawiam, przedstawimy. Tu widzimy przygotowanie do modlitwy, do poświęcenia trwa. A zobaczmy, tak wyglądają te tutaj prace. To jest już zaawansowane, tak jak kolega Artur obiecał 3 tygodnie temu. Rozpoczyna się, że tak powiem, budowa wspólnego gołębnika. I zaczynamy tutaj od momentu, kiedy ksiądz proboszcz będzie święcił. Jest to modlitwa rzeczywiście bardzo konkretna w zawołaniu o błogosławieństwo Boże. Dlatego na prośbę Pana, który jest wykonawcą, inwestorem, pomysłodawcą. Wykonawcą to jest kolega tutaj z Pyzówki, kolega Jan. Wykonawca, tak jest. A więc prośba o błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. Dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy, winno rozbudzić naszą wiarę i naszą wdzięczność względem Boga. Znamy słowa psalmu, jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą. Jesteśmy w pewien sposób pomocnikami Boga, ilekroć swoją pracą zaradzamy potrzebom naszych braci lub wspólnoty i staramy się im służyć. Podczas tego obrzędu błagajmy więc Boga o pomoc, aby doprowadził tę budowę do upragnionego kształtu, a budowniczych, wykonawców, realizatorów otaczał opieką i bronił od wszelkiego niebezpieczeństwa. Posłuchajmy słów świętego Pawła. Jesteśmy pomocnikami Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament. Ktoś inny zaś wznosi budynek. Niech więc każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. Drodzy bracia i siostry, błagajmy Boga Ojca Wszechmogącego, aby przyjął dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy, jako cząstkę w budowaniu Królestwa Niebieskiego i aby przez wiarę i miłość zjednoczył nas z Chrystusem, kamieniem węgielnym Kościoła. Ty nam dałeś mądrość i siły, abyśmy się stali współpracownikami w Twoim dziele. Umacniaj wszystkich nas, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Ty przez swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, zbudowałeś swój Kościół na mocnej skale. Obdarzaj nas łaską wiary. Ciebie prosimy. Ty przez Ducha Twojego Syna budujesz sobie w nas duchową świątynię, w której raczysz mieszkać. Umacniaj naszą miłość wobec siebie nawzajem. Ciebie prosimy. Ty błogosławisz początek tego dzieła. Pozwalasz nam ufać, że ukończymy je szczęśliwie dzięki Twojej opiece. Błogosław wszystkim wykonawcom, błogosław wszystkim pracującym przy tym dziele. Ciebie prosimy. Ty mocą swojej łaski przygotowałeś nas jako żywe kamienie do budowy świętego miasta Jeruzalem. Spraw, byśmy byli żywymi członkami Kościoła. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ojcze miłosierdzia, Ty przez swojego Syna wszystko stworzyłeś i ustanowiłeś Go trwałym fundamentem swojego Królestwa. Spraw, prosimy, abyśmy umocnieni darem Twojej odwiecznej mądrości mogli doprowadzić do pomyślnego końca to dzieło, które dzisiaj rozpoczynamy dla naszego pożytku, dla pożytku szczególnie wszystkich, którzy umiłowali szlachetne dzieło, hobby
hodowli gołębi. W Twojej chwale, Twojego imienia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Prosząc o łaskę Bożą dla tego dzieła, dla pracy, dla wszystkich, którzy będą wykonywać tę pracę, dla wszystkich, którzy będą korzystać z tej budowy, wszystkich pomysłów, bo przecież jest to piękne hobby i piękna praca, zajęcie, choć wymaga wielu oczywiście. Panu błogosławi i wszyscy, którzy będą przyjmować te ptaki, niech zdobywają piękne sukcesy. Niech Pan Bóg więc Wam błogosławi, życzę pokoju, błogosławieństwa. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący i łaskawie spełni pragnienia Waszego serca. Amen. Niech Pan obdarzy Was łaską, abyście w Jego imię podejmowali wszelkie Wasze czyny. Amen. Niech Pan spogląda łaskawym obliczem na Waszą pracę, zachowa Wasze życie od wszelkiego zła. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. A słuchajcie, zobaczcie jak dzisiaj trzej Boże Panu. A zobaczcie, Pan Wojciech Rybut wiezie. A zobaczcie jak dzisiaj pięknie Wam ptaki śpiewają. Ja dokładnie. Pięknie, pięknie. Naprawdę. Majster też jest. To jest prawa ręka. Majster. A kto jest projektantem tego macierzy? A to tak z głowy. Ja projekt i wykonawca. Ja sobie szczerze. Będziemy robić.